Plac Marii Konopnickiej w Suwałkach. Miejsce z 200-letnią historią, położone w sercu miasta, otoczone unikalną w Polsce klasycystyczną zabudową. Swoją nazwę zawdzięcza poetce urodzonej w Suwałkach, Marii Konopnickiej. Stoi tu jej pomnik. Jest to miejsce wypoczynku i rodzinnych spotkań suwalczan. Odwiedzając Suwałki, nie sposób je ominąć. Plac powstał w pierwszej połowie XIX wieku. Przez ponad 100 lat było to najważniejsze miejsce w Suwałkach. Odbywały się tu targi, masowe spotkania i imprezy. Do końca lat 50. XX wieku rynek był wybrukowany. Potem targowisko zlikwidowano, bruk usunięto, zasadzono drzewa i urządzono tu miejski skwer. Park prawie w niezmienionej postaci przetrwał do dziś. Niestety przez ponad 40 lat nie był modernizowany. Niedługo plac zmieni swój wygląd i częściowo zostanie mu przywrócona dawna funkcja. Wszystko za sprawą projektu Transinform. Dzięki dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej ma tu powstać atrakcyjna przestrzeń miejska. W ramach projektu Transinform zorganizowano międzynarodowe seminaria i warsztaty z udziałem zagranicznych architektów, urbanistów i ekspertów od promocji i marketingu miast. Wspólne prace planistyczne miały stworzyć spójną koncepcję rewitalizacji zdegradowanego obszaru miejskiego, tak by powstało atrakcyjne miejsce dla wypoczynku, biznesu i działalności kulturalnej. Miasto Suwałki ogłosiło międzynarodowy konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej przebudowy i zagospodarowania placu. Konkurs nie przyniósł jednak rozstrzygnięcia, więc o ostatecznym wyglądzie przyszłego placu zadecydowali mieszkańcy Suwałk. 9 z wyróżnionych prac poddano konsultacjom społecznym i z nich wyłoniono tę jedną. Projekt zakłada połączenie funkcji parku i rynku. W części północnej zostanie zachowany drzewostan i trawniki, a w ich otoczeniu powstaną place zabaw i interaktywna fontanna dla dzieci. Pojawi się też mała infrastruktura, stylizowane oświetlenie, ławki. Od strony ulicy Krótkiej powstanie podświetlany plac z fontanną i miejscem, na którym będzie można organizować plenerowe imprezy. Na placu pozostanie pomnik Marii Konopnickiej. Dodatkowo obok będzie interaktywna ławeczka. Plac otoczą lokale usługowe i rozrywkowe, kawiarnie i bary. Wokół placu będą parkingi o powierzchni 300 m2, a elewacje otaczających kamienic zostaną przemalowane na kolory pastelowe. W ramach Transinform powstał scenariusz rozwoju i poprawy sieci drogowej w Suwałkach, który zakłada przebudowę i zmianę organizacji ruchu ulicy Sejneńskiej oraz zamknięcie ulicy Krótkiej i włączenie jej w obszar placu. Zmiany te mają przyczynić się do ograniczenia ruchu w śródmieściu. Umożliwią restauratorom tworzenie sezonowych ogródków letnich oraz pozwolą wybudować dodatkowe ścieżki rowerowe, a przy organizacji imprez po zamknięciu ulic dla ruchu stworzy się tu ogromny 1,5-hektarowy plac. Dzisiaj Suwałki, jak większość polskich miast, przechodzą głębokie przeobrażenia i zmiany, wynikające głównie z naszego członkostwa w Unii Europejskiej. Od kilku lat trwa rewitalizacja suwalskiej starówki po to, ażeby przywrócić blask tym obszarom, tym budynkom, które związane są z historią Suwałk. Chcemy uatrakcyjnić te miejsca, te budynki, eksponując walory architektoniczne, po to, żeby dobrze służyły naszym mieszkańcom, jak również stanowiły atrakcję turystom odwiedzającym nasze miasto. W wyniku przetargu przeprowadzonego w 2011 roku kosztem 109 tysięcy złotych opracowano dokumentację techniczną. Obecnie Suwałki czynią starania o pozyskanie funduszy zewnętrznych na przebudowę placu. Szacowany koszt inwestycji wyniesie ponad 12 milionów złotych. New media.